Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Postanowiłam dzisiaj na spontanie, póki malutka mi śpi, nagrać wyczekiwany film przez wiele mam, przez wiele przyszłych mam. Jest to film o wyprawce mojej Lucy, mojej Łucji. Co nam się sprawdziło, a co nam się nie sprawdziło. Ja jestem troszkę już mądrzejsza i troszkę bardziej doświadczona, choćby z tego względu, że jestem mamą, Łucja to moje drugie dziecko. I ja już wiedziałam dokładnie, co kupywać przy drugim dziecku, co się bardziej sprawdzi, co mniej, tak mniej więcej. No ale myślę, że będzie tu małe zaskoczenie a propos rzeczy, które mi się nie sprawdziły. Więc zacznijmy od może rzeczy właśnie, które kompletnie mi się nie sprawdziły. Ja tutaj mam małą ściągę, żeby pomagać sobie. Więc pierwszą rzeczą, niektóre rzeczy będę Wam tutaj pokazywać, niektóre nie, bo nie byłam w stanie tego przynieść, ale po prostu mi się nie chciało tego tutaj tyle gromadzić, więc będę Wam wklejać zdjęcie naszych rzeczy. Więc tak, zacznijmy od tego, co się nie sprawdziło, to tu zdjęcia nie potrzeba, a są to pierwsza rzecz, pampersy firmy Pampers, czyli te najbardziej oryginalne, najbardziej popularne, najbardziej rozsławione i najbardziej reklamowane pampersy chyba na świecie. Po raz drugi nam się nie sprawdziły, dlatego że się nie sprawdziły przy Ignasiu. Ja ich nie kupowałam, mówię szczerze, tylko dostałam, jedne dostałam od mojej babci, dostałam od mojej siostry, więc w prezencie po prostu Łucja dostała. No i niestety uczuliły nas już chyba po 10 pampersie, było ewidentne uczulenie, co pani doktor potwierdziła, że jest to uczulenie od pampersów. Takie samo uczulenie miał Ignacy, tylko że jego pupa zareagowała już po 2 dniach. No więc to jest pierwsza rzecz, która absolutnie nam się nie sprawdza i ja nie polecam, no choćby dlatego, że już istnieją na rynku pieluchy bio, pieluchy biodegradowalne, pieluchy, które absolutnie nie mają prawa nas uczulać naszych dzieci i które na przykład nie są nasączane ropą naftową, dlatego no ja serdecznie polecam, ale o nich zaraz. Druga rzecz, która nam się nie sprawdziła, to ochraniacz do łóżeczka. Mamy przepiękny warkocz, tu macie zdjęcie. Dlatego, że już jest w naszym łóżeczku, bo Łucja skończyła 4 miesiące i wraca się z brzuszka na plecy i z plecków na brzuszek bez problemu, dźwiga główkę bez problemu, dlatego już wiem, że nie jest zagrożeniem. Ja nie byłam tego świadoma, kupując ochraniacz dla dziecka, że według statystyk, w ogóle według amerykańskich lekarzy to są takie, były gdzieś takie badania, postaram się je znaleźć i Wam tutaj opublikować. Ja się o tym dowiedziałam, no nie będę zaprzeczać, od mamy ginekolog, że polecane jest w łóżeczku noworodka tym bardziej, później niemowlaka, żeby nie było nic, tylko ciasno założone prześcieradełko i to tyle. Dziecko powinno spać w śpiworku, nie pod kołderką, nie na poduszce, żeby po prostu unikać tych zbędnych bibelotów, które mogą spowodować śmierć łóżeczkową, tak bardzo znaną śmierć łóżeczkową. Więc ja po prostu wszystkiego się wyzbyłam, co kupiłam, dlatego mówię, że czymś, co się nam nie przydało do momentu, kiedy Łucja nie zaczęła się obracać, ochraniacz, który tani nie był i mogłam sobie na niego pozwolić, na przykład kupić go dopiero teraz, a tak leżał i się kurzył, no leżał w folii, więc się nie kurzył, ale wiecie o czym mówię, więc nie było to coś zbędnego, więc tak samo tą drogą dedukcji kompletnie zbędne i niepotrzebne okazała się kołderka, podusia i zestawy pościeli. Zestawy pościeli mam 3, mam kołderkę, podusia. Oczywiście, że to się prędzej czy później przyda, ale raczej później niż prędzej, dlatego że malutka, śpi w śpiworku, o których zaraz Wam powiem, ale więc to się nie przydało kompletnie, więc uważam to za zbędny wydatek i coś, co się u nas nie sprawdziło, przynajmniej jeszcze, mówię cały czas od momentu narodzin do 4 miesięcy. Kolejna rzecz, czyli tu za wiele tu rzeczy nie ma, wbrew pozorom, to są tak bardzo popularne maskotki, które zaraz Wam pokażę. No i myślę, że będzie tu troszkę kontrowersji, dlatego że każdy je chwali, a ja nie. Poza tym, że są prześliczne, bo uważam, że są naprawdę prześliczne, o, przyczepia się do mojego kolczyka. Tak, bo mam magnesy na łapkach. Mi się ten design tych zabawek bardzo podoba, niesamowicie. I uważam, że właśnie to, że mają takie detale kolorystyczne jak te łapki, jak to o, jest przeurocze. To, że mają magnesy, można je przyczepić do wózka i do na łóżeczko, jest fenomenalne. U mojego Ignacego, nie wiem, u mojego Ignacego nie wiem, bo takich rzeczy nie miałam, u naszej Łucji szumy nie sprawdziły się wcale żadne. Żadne. Po prostu nawet jak bolał brzuszek, próbowałam szumu suszarki zwykłej, co pomagało Ignasowi kiedyś i absolutnie to jej nie uspokajało. Jeszcze momentami w tym szumisiu szum fal działał, ale to był naprawdę moment, więc chyba tylko mi się wydawało, że to działa. No niestety, na moją Łucję te maskotki nie działały. One z nami oczywiście zostają, tak jak mówię, najdroższa zabawka w historii, bo misiu za 500 zł.
Ja tego pieska kupiłam, leniwca dostałam. No i te zabawki nam się nie sprawdziły, tylko tak teraz sobie dedukuję, że pewnie dlatego, że one właśnie są w takich modnych i kolorach, które ja uwielbiam. Dlaczego? No dlatego, że mam tu coś, co sprawdziło się niesamowicie. Czyli ptaszek, ptaszek Whisper, ptaszek, który pozwolił mojej córce spacerować bez płaczu, bez krzyku, bez zbędnych emocji, nerwów i tak dalej. Mała, jak wiecie, moja córeczka, no tak po prostu wyszło, że ma starszego brata, który przyniósł bardzo szybko, kiedy ona się urodziła, nie wiem, miesiąc miała albo dwa maksymalnie, przyniósł wirusa do domu, z którego bardzo długo nie mogliśmy z Lucją wyjść, żeby było bez antybiotyku, wiecie, co chodzi, inhalacjami i po prostu solą morską, kwasem hialuronowym i tak dalej. Więc było to bardzo mozolne leczenie kataru i kaszlu i powiem Wam, że bardzo długo na dwór nie wychodziła i ona się odzwyczaiła, powiem Wam szczerze, od wychodzenia na dwór. W ogóle kwestia wychodzenia z dzieckiem na dwór, chorym czy zdrowym, proszę, nie poruszajmy tego tutaj, każda matka robi jak uważa. Ale bardzo długo się z nią męczyłam na spacerach. Były to spacery po prostu okupione płaczem, krzykiem i biegiem szybkim do domu. No i mama do mnie powiedziała, Karola, powiesz jej coś tam. I przypomniało mi się, że razem z leniwcem dostaliśmy tego uroczego ptaszka. Ja Wam powiem, kiedy go zawiesiłam i włączyłam, to on działał cuda. Więc podejrzewam, że tutaj przede wszystkim są te kolory. Genialne kolory, na które dziecko zwraca uwagę, ciekawił ją niesamowicie ten ptaszek. I do dzisiaj tak jest, tylko że bateria nam padła i dlatego pokazuję go. Tak, padła. Padła całkowicie bateria. Musimy wymienić baterię i on dalej będzie jej przyjacielem. Może i się przekona do tych misiów, no ale to już nie w formie takiej, wiecie, jako szumisia, bo powiem Wam, że to jest świetnie, to jest taka aplikacja dla rodzica, którą ja oczywiście zainstalowałam, coś świetnego, dla świetnego, jeżeli ptaszek działa, możemy nim sterować, wiecie, ja jestem w kuchni, na przykład włączam sobie szumisia dla dziecka i tak dalej, ma, jak to się nazywa, rejestruje sen dziecka i tak dalej, więc super bajery, tylko że u nas się po prostu no nie sprawdza, jest śliczny, to jest przede wszystkim. Ale dobra, zaczęłam od, co nam się sprawdza, zaczęłam od ptaszka, a teraz pokazuję takie rzeczy bardzo przyziemne, czyli najlepsze pampersy moim zdaniem ever. Ja o nich usłyszałam od jednej z Was, która ogląda dziewczyny te... O matko, Rock Glam Princess, o właśnie Laurę, właśnie Laurę, że Laura kupuje, że takie super, że takie ekstra i myślę sobie, no fajnie, że Laura kupuje, ale tak naprawdę o co chodzi w tych pampersach, że takie są fenomenalne, że one są ciągle wykupione w Rossmanie. No i okazało się dlaczego, bo są w 100% z biodegradowalnego włókna bambusowego, po prostu są naturalne. No i racja, Łucji pupa, uwielbia te pampersy, a ja się cieszę, że mogę jej dawać coś tak naturalnego, więc to się sprawdza u nas na dziesiątkę i tak samo te chusteczki, dlatego, że są nasączane wodą. Oczywiście na początku stosowałam miseczkę, termos z wodą, przemywałam pupę i po prostu takimi ręcznikami tami, bawełnianymi ręcznikami tami, które niesamowicie też nam się dobrze sprawdzały. Tu Wam dodam zdjęcie z internetu. Tak, bo nie mam w domu aktualnie, bo już nie używamy. To były genialne do przemywania właśnie wodą, ale teraz powiem Wam, że idę na łatwiznę i po prostu używam tylko chusteczek. A jak używać chusteczek, no to też lepiej nie podrażniać pupy niemowlaka, więc te chusteczki, żadne inne, nasączane wodą. Też dostępne w Rossmanie. No i dalej idąc, jeżeli chodzi o higienę, to pokażę Wam trzy produkty, które u nas się sprawdzają niesamowicie, pachną nieziemsko, a są całkowicie naturalne i które są tak wydajne, że to jest nie do uwierzenia. Ja je stosuję od pierwszego dnia życia Łucji do dziś i te wszystkie opakowania są, to są ciągle te same opakowania i tu dalej nie widać dna. Pierwsza rzecz jest to pianka do mycia. Jest to pianka do mycia z firmy Ecolab. Ja Wam również podam linki do tych produktów. Fantastycznie naturalna, 98% produktów pochodzenia naturalnego, tak samo krem do ciałka, buzi i w ogóle taki kremik uniwersalny, jak i kremik do pupy, mają 98,5% produktów pochodzenia ekologicznego, organicznych, są fenomenalne. I krem do pupy, i krem uniwersalny do całego ciała, który po prostu stosuje buźkę na przykład Łucji, smaruje. Chyba, że jak ma przesmażone ramionka i tak dalej, to również. I tak samo u nas się sprawdza, słuchajcie, oliwka HIP standardowo, to jest po prostu cudo. Matka zaplanowała nagrywanie, ale Łucja zaplanowała, że spać nie będzie. Poczekajcie, bo matka się wystroiła, ale przy dziecku to tak nie zawsze się da, więc ja się tutaj troszkę odstroję i już Wam mówię dalej, więc używamy oliwka z HIP. Oliwka z HIP używam dla małej, na mokre ciało, tak samo jak u siebie. Po
kąpieli na mokre ciało, wcieram, delikatnie osuszam skórę ręcznikiem i już. I tak samo stosuję olej kokosowy, który u nas się sprawdza fenomenalnie. W Danii na przykład, słuchajcie, bo powiedziała nam o tym kuzynka mojego męża, która tam mieszka, czyli ciocia Łucji, olej kokosowy jest polecany od razu, od pierwszego dnia, kiedy dziecko się rodzi, do nawilżania skóry i tak dalej, więc olej kokosowy u nas się też sprawdza genialnie. To są produkty, które ja używam do pielęgnacji Łucji i spisują się na medal. Kolejne produkty, które uważam, że są niezbędnikiem, to jest sól morska do nosa, koniecznie, żeby nawilżyć nosek albo w razie kataru. Masła majerankowa pod nosek, która naprawdę bardzo fajnie działa, likwidując katar, ułatwiając oddychanie dziecku. I cążki do paznokci. Ja mam akurat te z Timi Tipu, Timi Tipi chyba. I to są cążki, które używam przy Ignasu i używam przy Łucji. Co ta mama gada? I dla mnie jest to o wiele wygodniejsza sprawa niż używanie nożyczek. I o, naprawdę łatwo można obciąć pazurki dziecku przy użyciu takich cążek, więc ja Wam serdecznie polecam. Kolejna rzecz, która u nas sprawdziła się na medal, to śpiworki do spania. Właśnie z tego względu, że nie używałam kołderek, poduszek i ochraniaczy i tak dalej, więc malutką ubieram w piżamkę, która jest to zawsze pajacyk jakiś. No to jest po prostu najwygodniejsze, pajacyk i na to zakładam śpiworek w zależności od tego, jaka jest temperatura. Jak była zima, to spała w takim ocieplanym śpiworku, które już są odłożone, bo już z nich wyrosła. Teraz aktualnie śpi w takich lżejszych śpiworkach. Tego typu on jest akurat z HM-u, no i śpiworki u nas sprawdzają się na medal. Kompletnie nie używałam tego czegoś przy Ignasu, a teraz używam, bo jestem po prostu bardziej świadoma. Wiadomo, że nic się nie musi stać, no ale po co ryzykować? Takiego śpiworka dziecko nie naciągnie sobie na przykład na twarz, więc ja Wam serdecznie polecam. Jeżeli mowa o śpiworkach, to polecam Wam również śpiworek z firmy Cotton Mousse. My mamy różowy, przepiękny taki z futerkiem, który tutaj przyniosłam, tylko nie wiem, czy uda mi się Wam go pokazać. Ona siada, normalnie siada. Dziecko mi rośnie, nie wiadomo po prostu kiedy. Poczekajcie, może ona sobie na brzuszku poleży. Więc śpiworek z firmy Cotton Mousse ja kupiłam z myślą o tym, że będziemy go wozić w gondoli i przez chwilkę w gondoli był. Mój jest po prostu przepiękny w kolorze takiego, no trudno to określić, taki szampańsko-różowy kolor. Tutaj właśnie z logiem firmy, przepięknym futerkiem, które można odpiąć i jest niesamowicie cieplutki. Czemu Wam go polecam? Oczywiście ja mówię dziewczyny, które będą rodziły jesień, zima, no bo po co Wam na lato? Przy Ignasiu też takich bajerów nie potrzebowałam, dopiero później taki duży śpiwór już do spacerówki. To jest akurat ta wersja mini, bo jest też taki większy właśnie i na pewno się na niego zdecyduje na następny rok. Wersja mini nam się sprawdziła idealnie do fotelika samochodowego. Ja też jestem o tyle mądrzejsza. Ignasia ubierałam w wielki śpiwór zimowy i dopiero go zapinałam w foteliku. Teraz wiem, że tak się nie powinno robić, że dziecko powinno się ubrać normalnie w ubranie, powinno być zapięte w foteliku samochodowym i dopiero śpiwór się na to zapina. I teraz tak wozimy Łucję. Człowiek po prostu... Przykre, że na Ignasiu wszystko było testowane, no ale tak to jest z pierwszym dzieckiem. Pierwsze dziecko jest po prostu taką wielką zagadką, więc ten śpiworek genialnie się sprawdzał do fotelika, bo zapięliśmy go na fotelik i on na okrągło był tam zapięty. Łucję tylko wkładałam w ubraniach, zapinałam śpiwór na wierzch i po prostu było fantastycznie. Przewożona była właśnie w tym śpiworku, tak Łucja? Ale śpiworek już idzie w odstawkę i... na pewno będę chciała go sprzedać, bo tani nie był, a jest po prostu przegenialny, przegenialny, naprawdę najlepszy śpiworek, jaki mieliśmy. No i co Wam mogę powiedzieć, że właśnie już go wypięliśmy, bo idzie wiosna, tak, więc już nie jest nam potrzebny. Sprawdzam tak sobie swoją listę. Mamy cążki, mam oktanisept, zapisałam tutaj oktanisept, który jest niezbędny do wygojenia się pępuszka. Kiedyś się stosował spirytus. Ja uważam, że oktanisept jest o wiele delikatniejszy i polecany. Oktanisept się przyda w domu przy każdej innej ranie, więc coś niezbędnego, tak samo wkładki laktacyjne. Nie mam tutaj jakichś szczególnie ulubionych, ale ja teraz już w porządku, ale wcześniej no bez nich żyć się nie da, po prostu na okrągło byłabym przemoczona. Każda kobieta, która karmi piersią albo będzie karmiła piersią, to wie co to znaczy. Nawet jak nie będzie karmiła piersią, to pierwsze ten pokarm, który zbiera, no po prostu... Wkładki laktacyjne są niezbędne. Dalej, idąc dalej, mamy śpiworki, o których powiedziałam, to mamy... Thermoforce Pestek. Ja Wam zrobię zdjęcie naszego.
Tak, tak wygląda nasz, on był kupiony na Allegro, ja postaram się znaleźć linki do wszystkich produktów, o których mówię. Jest niesamowity, bo on ratuje nas po prostu nieraz, na przykład męża zatkane zatoki, ale nie o to chodzi. Miało być do dziecka. Jeżeli się zdarzało, że wydawało mi się, że Lucja ma kolkę albo ją brzuszek boli, nagrzewałam ten termofor w mikrofali i jak się troszeczkę wystudził, czyli był taki letni, przykładałam jej do brzuszka, to po prostu ona leżała. O tak, normalnie czułam, widziałam po dziecku, że to przynosi ulgę, więc coś niesamowitego i bardzo długo te pestki trzymają ciepło, więc serdecznie Wam polecam. Kolejnym cudem jest inhalator, bez którego my nie przeżylibyśmy tego okresu jesienno-zimowego. Po prostu ja sobie nie wyobrażam. I powiem Wam nawet przykład, że ostatnio Lucja, ja Wam zrobię też zdjęcie tutaj naszego inhalatora. Tak, postaram się też znaleźć link do niego, dlatego że uważam, że był jednym z niedrogich, a był jest genialny. Nie był, tylko jest. Wszyscy go w domu stosujemy, używamy. I powiem Wam, że ja z soli fizjologicznej robiłam jej najczęściej inhalację. Teraz mamy w domu również link w opisie, kwas hialuronowy do inhalacji. I w momencie, kiedy Lucja mi wstała pewnego ranka z katarem i zaczęła kaszleć przez ten katar, który spływał do gardła. Jak ja tylko to usłyszałam, w ten dzień zrobiłam jej 3 razy inhalację, następnego dnia nie było śladu po katarze. Więc to jakby szybka reakcja. Inhalator jest niezbędny w domu, jeżeli macie dzieci. Szybko reagujecie, jak widzicie pierwszy katar, pierwszy kaszel i naprawdę infekcja się nie rozwija, więc ja Wam serdecznie polecam inhalator. Dalej idziemy tutaj maści, kremy, karuzelka, o której nie powiedziałam i rogal. Dobra, więc karuzelki. Ja mam karuzelkę, którą dostałam z firmy Nanuco Mobiles i karuzelkę z firmy Mumu Kids, którą kupiłam. I już Wam powiem, że połączenie tych dwóch karuzelek dało po prostu efekt cudowny. Dlaczego? Dlatego, że Mumu ma genialne kolory. Czyli faktycznie karuzela w kolorze czarno-białym. Tutaj Wam wkleję zdjęcie, jak ona wygląda, ta nasza. Karuzela w kolorze czarno-białym, naprawdę mała, miała chyba 2 miesiące, jak tako się na nią patrzyła, ale ta karuzela się nie obraca i nie kręci, więc mieliśmy też pozytywkę z firmy Nanuco Mobiles właśnie, która była przyczepiona i do niej po prostu zrobiliśmy montaż dwóch karuzelek i to sprawdzało się genialnie do teraz, bo teraz u niej wisi właśnie ta z Nanuco Mobiles, która jest po prostu białe króliczki, która jest po prostu urocza i dzisiaj już Lucja ją doskonale widzi. Na początku ta karuzela była dla niej niewidoczna, więc takie ozdabianie pokoju na czarno, biało, czerwono, jak ten ptaszek, jest genialnym rozwiązaniem, bo naprawdę, naprawdę to no działa. Działa, dziecko to widzi. Tak jak teraz te kontrastowe książeczki, to jest po prostu szczał w dziesiątkę, ale nie mówimy o teraz, tylko mówimy, co mi się sprawdziło od porodu do 4. miesiąca życia dziecka. I kolejnym elementem jest rogal, który sprawdził się niesamowicie przy Ignasiu i sprawdza się niesamowicie przy Lucji. I dokładnie mówię o tym, naprawdę warto zainwestować, bo my mamy ten z firmy Motherhood i ja Wam serdecznie polecam, on jest ogromny. Ja nieraz do dzisiaj z nim śpię, po prostu, bo uwielbiam z nim spać. Fantastycznie odciąża kręgosłup, który jest zmęczony całodziennym noszeniem dziecka. I tak naprawdę w ciąży spało mi się z nim fantastycznie i teraz, kiedy mała jest na świecie, ja do dziś oplatam się nim, kładę ją tutaj i karmię piersią. Inaczej sobie po prostu nie wyobrażam. To jest moja najwygodniejsza pozycja do karmienia piersią. Żaden fotel, nic takiego, tylko po prostu gdzie bym nie usiadła, ale opleciona tym rogalem na 2 razy, bo właśnie on jest na tyle długi. Nic się z nim nie dzieje. On był już prany. Macie do niego pokrowca, możecie dokupić. Ja właśnie teraz przy Lucji dokupiłam nowy pokrowiec. Z Ignasiem był bardziej brązowy, z Lucją jest bardziej popielaty, więc to jest najlepszy rogal na świecie. Naprawdę inwestycja od ciąży i później, i nawet dzisiaj, kiedy Lucję po prostu odkładam na łóżeczko na przykład, dookoła układam tego rogala i mam pewność, że nic się nie stanie, więc super, naprawdę super rozwiązanie i ja Wam go serdecznie polecam. I to wszystko z mojej wyprawki, rzeczy, które się sprawdziły lub się nie sprawdziły. Jedne się sprawdziły, drugie się nie sprawdziły. O wszystkich tutaj mam nadzieję, że Wam powiedziałam, nie o wszystkim. Jest jeszcze coś, jest jeszcze segregator, mamy ginekolog. Segregator, który ja dostałam, bo kupiłam sobie segregator, jestem w ciąży, który sprawdzał się genialnie. No i powiem Wam, że jedna z widzek wysłała...
Bardzo dobrze wypowiadałam się o tym segregatorze ciążowym i ona zrobiła screena tak jakby moich wypowiedzi i wyszła mamie ginekolog, na co mama ginekolog napisała do mnie wiadomość, że prosi o adres, bo chciałaby mi wysłać segregatory te medyczne dla dzieci, pediatryczne, i powiem Wam, że dostał Ignacy i dostała Łucja, i przy Łucji sprawdza się to genialnie. To jest właśnie segregator Łucji, w którym ja trzymam książeczkę zdrowia, w którym mam różne zakładki, na przykład na kolejną wizytę, skierowania i tak dalej, i tak dalej, w którym zapisuję wszystkie wagę dziecka, wzrost i tak dalej, w którym mam zapisane wszystko o szczepieniach, kiedy, jakie szczepienie i jakie powinnam, jakie mogę, żywienie niemowląt, jak wygląda rozszerzanie diety. No ja uważam, że to jest coś bardzo przydatnego, szczególnie jeżeli jesteście w pierwszej ciąży. Kaszel i kater, jak reagować intymnie o dzieciach, czyli jak to jest z dziewczynką, jak to jest z chłopczykiem, zęby mleczne, jak wypadają, pierwsza pomoc, co robić, kiedy dziecko się oparzy, ma drgawki, urazy głowy i tak dalej. I więc naprawdę, no moim zdaniem bardzo przydatna rzecz, szczególnie przy pierwszym dziecku, więc coś bardzo wygodnego, ułatwiającego życie. I naprawdę, jak jesteście, idziecie z dzieckiem do lekarza, tak jak ja chodziłam w ciąży też z moim segregatorem, to mamy się tak patrzą na mnie, co ja mam, każda wyciąga normalną książeczkę zdrowia, a ja mam taki piękny segregator, jestem dzieckiem segregator Łucji Myśliwiec, więc no polecam Wam serdecznie. To tyle, kochani, co ja chciałam Wam tutaj pokazać. Łucja przepięknie leży na brzuszku i się tutaj gimnastykuje. Ja już lecę spędzać czas z dziećmi, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie, pa! No i jak mogłam zapomnieć o dwóch najważniejszych produktach. Pierwszy laktator Madela Mini Electric. Jest to najlepszy laktator na świecie. Ja go używam przy Ignasie i używam go teraz. No i po prostu sobie nie wyobrażam tych pierwszych 3 miesięcy, kiedy nawał był pokarmu bez po prostu tego laktatora. Dla mnie genialny, najlepszy. No i kamera. No jak mogłam o tym zapomnieć? Ona stoi tutaj na stałe. Łucja kiedy śpi, ja idę na dół, robię po prostu wszystko, wszystko. Widzę ją i steruję. Z dołu mam na dole taki właśnie takie urządzenie, którym steruję. I jak ona się przesuwa, to kamera jeździ. Ja sobie na dole mogę do niej mówić. Kochani, już idę. Włączać jej kołysanki, kiedy jestem na dole, i po prostu czuwać nad nią. I myślę, że to przyda Wam się długo, długo, długo. Nawet jak już będzie chodzić, nawet jak będzie miała już swój pokój, żeby kontrolować, co moje dziecko tam wyprawia, więc naprawdę inwestycja, jedna z najlepszych inwestycji przy dziecku, serdecznie polecam, i kupiłam te produkty sama, żeby nie było.